poniedziałek Legnicę odwiedził ksiądz Marcin Iżycki, który od 5 miesięcy pełni funkcję dyrektora Caritas Polska. Celem wizyty duchownego było poznanie specyfiki działalności Caritas diecezji legnickiej. Na spotkaniu z dziennikarzami szef charytatywnej instytucji mówił m.in., że Caritas to jedna z największych organizacji pomocowych w Polsce i na świecie. Caritas w Polsce to wielki konglomerat pomocowy, bym powiedział. To 44 Caritas diecezjalne, to ponad 1100 różnych akcji, różnych prowadzonych działalności, od okien życia poprzez szkolne koła Caritas, parafialne zespoły Caritas, poprzez noclegownie, odżywalnie, jadłodajnie. Instytucja pracuje również z niepełnosprawnymi, co zobaczyć można chociażby w diecezji legnickiej, w której funkcjonuje warsztat terapii zajęciowej Caritas. Chcemy ich zaktywizować zawodowo, czyli przede wszystkim chcemy, żeby oni mieli świadomości, że są przydatni, przychodzą tu, żeby wykonać konkretną czynność w zależności od swoich potrzeb i możliwości. Jednak obecnie priorytetem dla działalności diecezjalnych Caritas ma być tworzenie przestrzeni do pracy dla wolontariuszy, również w diecezji legnickiej, o czym szef Caritasu miał już rozmawiać z biskupem Zbigniewem Kiernikowskim. Szkolne koła Caritas już wspomniane, parafialne zespoły Caritas. Będziemy chcieli na to mocniej zwrócić uwagę. Będziemy też za jakiś czas chcieli, żeby wejść do takiej wielkiej rodziny Caritas, która nazywa się Young Caritas, a więc Młody Caritas. Rozmawialiśmy na ten temat z sekretarzem generalnym Caritas Europa i Caritas Internationalis. Caritas Polska to instytucja charytatywna polskiego kościoła, która działa od 27 lat. Każdego roku na pomoc potrzebującym wydaje kilkaset milionów złotych. Caritas kojarzony jest m.in. ze świąteczną akcją Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, a obecnie również z programem Rodzina Rodzinie, który zachęcać ma Polaków do pomagania poprzez Caritas dotkniętym wojną syryjskim rodzinom. Gdzieś na wschodzie wojna, ciemna to godzina, nie ma domu.